Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu. Mamy poniedziałek, wczoraj wstawiłam vloga na kanał, więc kto jeszcze nie widział, zajrzyjcie, bo no, stało się, w końcu się coś stało. No ale jak kto nie oglądał, zapraszam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest z jednej strony bardzo cudowny dzień, z drugiej troszeczkę taki smutny, troszeczkę pewnie rozmyśleń. Dzisiaj jest 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. No oraz 1 czerwca, tak jak już wam wcześniej mówiłam, mój tata obchodził swoje urodziny, więc teraz czekam na mamę. Szybko przed jej pracą jedziemy odebrać wiązanki, jedziemy na grób do taty, jedziemy się pomodlić, chwileczkę tam posiedzieć, spędzić tak po prostu ten czas. No i tyle, chłopaki, przywitajcie się. Chłopcy już gotowi, idę jeszcze im po bluzy, bo nie wiem jak jest na dworze, widzę, że piękne słoneczko świeci, ale jaka jest pogoda? Nie mam pojęcia, więc co? Słuchajcie, na ustach mam właśnie ten błyszczyk delikatnie powiększający usta, tak jak wam mówiłam, jestem z niego fajnie, bardzo zadowolona, jeszcze jak się nałożę pomadkę, to naprawdę widać, że te usta są bardziej takie, takie soczyste, lekko takie napompowane jakby, więc ekstra, no nie musimy iść na powiększanie ust, wiecie co, obstrzykując je. Aha, no i oczywiście aparatu nie biorę, bo my jedziemy tak na w miarę na szybciora, myślę, że w godzinę się wyrobimy, ponieważ ona idzie do pracy, więc nie ma sensu na cmentarzu, no tak samo nie będę nagrywać. Więc tak, dobra, na ten moment koniec, odkładam aparat, wrócimy, to będziemy kontynuować. Dobrze kochani, wróciliśmy z cmentarza, byłam jeszcze na sekundkę w sklepie i kupiłam taki kefir do obiadku. Kupiłam sobie galaretkę z kurczaka, na zmiar taka chuda, więc wiecie, tuńczyka, bigosik do... też do obiadku. Chusteczki takie nawilżane zawsze się przydadzą. Teraz wiecie co, nie kupuję tych pampersów, to jak zobaczę, mówię, o, biorę, bo zapomnę. My te starczyńskiego jemy paróweczki. Za chwileczkę. Galaretki przezroczyste, ponieważ będę nakładać na włosy. Więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Kupiłam również kawałek arbuzika. No i ćwiartki z kurczaczka. I chłopcom oczywiście czekoladę na Dzień Dziecka, dodatkowo, bo dostali wcześniej mieczyki, tak? I tu rozwalone rzeczy już sprzątam. Dobrze, o nie! Skończył mi się cukier i nie wzięłam, a byłam w sklepie, jestem zła. Mam cukier, ale ten dekoracyjny, taki gruby, bo kiedyś się pomyliłam i go wzięłam. O jest. Sól się rozsypuje, będzie awanturka. Dobra, pół łyżeczki, bo on jest naprawdę gruby, a ja teraz mniej trochę słodzę. Dobra, nie no, jeszcze trochę. O, dobra. Próbuję się oduczyć. Zupełnie słodzenia, ale kawa z taką łyżeczką cukru to jest revelations. Dobra, mieszamy. I zaraz idę oglądać, bo Basia od bardzo długiego czasu nie nagrywała i dzisiaj wstawiła film, którego jeszcze nie widziałam, więc zaraz śmigam oglądać, co tam u Basi ciekawego słychać. My z Basią też bardzo, bardzo dawno się nie widziałyśmy, mimo tego, że no nie mieszkamy daleko od siebie, wystarczy przejechać przez miasto, czyli nie wiem, 20 minutek. Więc mam nadzieję, że niedługo się uda nam spotkać na pogawędkę, Basia. Ja jestem cwaniara, nie mam podglądu, więc nie wiem, czy mnie dobrze widać, ale już naszykowałam sobie mięsko, przyprawiłam, wsadziłam do lodówki, obrałam młode ziemniaczki, no i teraz można na spokojnie usiąść, chociaż widzę, że chłopcy zrobili tutaj taki syp, że szkoda gadać. Więc wszystkim dzieciaczkom chcę złożyć wszystkiego najlepszego, dużo uśmiechu na twarzy i czego sobie życzycie. Składam te życzenia, bo wiem, że również małe szkraby mnie oglądają i moich chłopców, więc wysyłamy moc buziaków od cioci z YouTube'a.
widzieliście w tym wydaniu, okularki założyłam na nosa. A my robimy teraz, kochani, galaretkę. Dzisiaj się rozpieszczamy, więc taka przezroczysta. Kupiłam dwie. Jedną, tak jak wam mówiłam, na włosy, a drugą po prostu zrobię chłopcom. Mamy gruszkę, bananika, więc pokroimy i będą mieli taki deserek. Kochani, chłopcy są na dworze, ja tutaj siedziałam. Oczywiście spoglądam na nich, rozwiązywałam sobie trochę testów, trochę na YouTubie tam oglądałam różnych, wiecie co, tłumaczenia i w ogóle. Więc tak, muszę korzystać z chwili, gdzie jest cisza i spokój, bo naprawdę jest ciężko się skupić. Na przykład jak rozwiązujemy testy i idzie ten czas, to ja czuję taką presję czuję, że po prostu masakra. Dzień dobry, kochani, w kolejnym dniu. Wczoraj nie dokończyłam, zupełnie zapomniałam wziąć aparatu do ręki. Słuchajcie, mamy godzinę 7, jakoś 45. My powolutku szykujemy się, ponieważ tak jak wam mówiłam, mam badania właśnie na prawo jazdy, więc muszę je dzisiaj wykonać razem z Zuzią. Może później uda nam się zrobić zdjęcie, dlatego mam teraz taki bardzo, bardzo delikatny makijaż, bez żadnego cienia, tylko tusz, błyszczyk na ustach, delikatny kontur, no i tyle. Bo słyszałam różne opinie, Zuzia też mi wysłała, że niektóre dziewczyny pisały, że jak zrobiły sobie full make-up, że wiecie co, cienie i w ogóle, to później jak zrobiły się czarno-białe zdjęcia, to nie, wiecie jak to wyglądało, po prostu taki czarny makijaż nad, taki ciemny, więc to nie wyglądało dobrze. Ale powiem wam, że tutaj w aparacie naprawdę spoko się czuję w takim makijażu, tak lekko, dziewczęco, letnie przede wszystkim. Letnio, dobra. Moi chłopcy już tutaj się też naszykowali, buty mają założone, kilka minutek i lecimy, kochani. Pani, my już od jakiegoś czasu jesteśmy w domu, całe szczęście, wszystko załatwiłyśmy. U lekarza byłyśmy na zdjęciu i później w urzędzie, gdzie stałyśmy naprawdę trochę czasu, ale już mi się nawet o tym rozmawiać nie chce. Pan, który był za nami kilka osób, okazało się, że wszedł pierwszy, mimo tego, że pytałam się kilka razy o zakładanie profilu, ale no już nic, mamy to za sobą. Ale powiem wam, że się trochę zdenerwowałam, bo ten pan przyszedł, nie wiem, 5 minut temu i od razu wszedł, a my stałyśmy już 40 minut i dopiero po nim wyszłyśmy, więc nie rozumiem tego. No ale nic, ja teraz sprzątam, ponieważ weszłam do Pepo, kupiłam sobie zeszyt, zeszyt podkreślacze, jakiś długopis właśnie na wykłady, żeby to wszystko przejrzyście mieć zapisane i później móc się z tego uczyć. No i przy okazji wzięłam im ciastolinę, więc jest bałagan wszędzie, już się pobawili, teraz czas na moje sprzątanie, czyli odkurzanie, wycieranie ze stołu, ułożenie ładnie obrusu. No i zaczęłam robić obiadek, mamy zupkę pomidorową, dodałam właśnie pomidorki w puszce, wtedy robi się zupka taka fajna, gęsta. Więc tak, ostatnio mieliśmy, ale no ale znów postawiłam na zupę, ponieważ dzisiaj załatwiałyśmy wszystko do godzinki prawie 11, zanim by mi się coś rozmroziło, to by była już późna godzina. Stasiek, co tam kombinujesz? Dobra, posprzątane i akurat Stasiek wyjął z szafki, więc stwierdziłam, że wam pokażę. Ostatnio Zuzia z mamą kupiły chłopcom taki makaron z psiego patrolu. On jest na 99% z Lidla. Pokazuję wam, bo wiem, że pewnie wśród waszych dzieci również są fani psiego patrolu, więc jest makaronik, który może też zachęcić dzieci do jedzenia obiadku, jak są jakimiś niejadkami. Ja takim kiedyś byłam. I jeszcze w Lidlu kupiły dziewczyny owsianki, też mają właśnie na obrazku pieska. A ja znów nadaję z tego miejsca, no ale przypomniało mi się, że dzisiaj mama przyjęła mi zamówienie z Avonu i zamówiłam trzy rzeczy. Jednej nie wzięłam, bo zaniosłam już ją na górę. Jest taki duży płyn do kąpieli. Ostatnio mieliśmy zapach gumy balonowej, teraz mamy mango, on robi też fajną pianę, więc zawsze dolewamy sobie do kąpieli. Tutaj Dawidowi wzięłam perfumy Attraction. Nie wiem, czy pamiętacie, ja używałam właśnie takich damskich, więc stwierdziłam, że męskie może będą również ładne, ale nie rozpakowuję. Niech sobie Dawid sam zobaczy. No i coś dla mnie. Zamówiłam sobie kremik. Słuchajcie, to jest kojący krem na dzień z olejem konopnym. Formuła wzbogacona olejem z nasion konopi siewnej. Pomaga koić skórę, widocznie zmniejszyć zaczerwienienia. Więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Wygląda on tak. Mam nadzieję, że będzie fajny. I on tutaj, jak dobrze widzę, ma SPF 30. Tak, chroni filtrem SPF 30, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Kochani, zrobiłam pomidorówkę wcześniej, ja zapomniałam, że miałam w lodówce jeszcze kawałek, taki ładny, łososia.
No i już był u nas 2 dni i jakoś jutro czy pojutrze by się kończyła jego data przydatności, więc wsadziłam go do pieca, lekko skropiłam cytrynką, położyłam masełko, no i teraz w żaru odpornym i pod folią się pieczy przez godzinę. Zobaczymy, czy będzie dobrze. Dzień dobry, w 3 dniu. Od razu Was przepraszam. Nie wiem, czy Wy lubicie takie łączone vlogi ogólnie, powiedzcie mi, bo wiem, że sporo dziewczyn nagrywa całotygodniowe i wstawia po prostu urywki z całego tygodnia. Więc tak, 3 dzień, 3 czerwca. Kochani, dzisiaj zaczynam kursy. Idę na wykłady, ja mam w środę, okazało się, że Zuzia ma jutro, więc musimy porozmawiać, żebyśmy mogły razem, no, robić po prostu to, by było łatwiej, bo pewnie często też moja mama będzie mnie podwoziła, tak mi się wydaje. Daj Aga znać, jak będzie miała po prostu czas, ale różnie też pracuje. Kolejna kwestia jest taka, że bardzo, ale to bardzo dziękuję za ogromne wsparcie pod ostatnim vlogiem. Za tyle serduszek, za tyle w ogóle wsparcia, że dam rady, że super, że zaczynam. Naprawdę mi jest ogromnie, ogromnie miło. Wysyłam mnóstwo buziaków, no i tak dalej. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby poszło fajnie, sprawnie. No i tyle, i żebym dobrze jeździła. Teraz tak lukam, lukam. Zostały mi te dwie maseczki nawilżające z ziaj i ta maska płatki róży. I chyba ją wykorzystam z tą różą. Jestem bardzo ciekawa. Tą już kiedyś miałam, więc nie jestem aż tak, wiecie co? Nie pali mi się aż tak, ale tej nigdy nie miałam, więc nakładamy, próbujemy. Niech buźka będzie piękna. W końcu dzisiaj wyjście z domu. Tak się aktualnie prezentuję, ale spokojnie, za 10-15 minut będzie ideo. I wtedy nałożymy mój nowy kremik, ten właśnie z olejem z konopi. Jestem mi bardzo, bardzo ciekawa. Dobra, krem nałożony i powiem Wam tak, pierwsze wrażenie, że on nie jest jakiś taki mocno zbity, ale gdy nałożyłam go na twarz, zostawia taką białą powłokę, ale wydaje mi się, że to jest przez SPF 30, że jednak wiecie co, ta formuła jest bardziej skondensowana. Nie wiem, nie znam się, ale takie jest moje odczucie. Ogólnie kremik bardzo przyjemny. Kochani, a więc moje odczucia na temat dzisiejszego wykładu są takie, że zaczęłam się stresować, ponieważ jak wiecie, no teraz trzeba nosić maseczki, tam będzie też około 10 osób i myślałam, że wykłady może będą krócej teraz trwały, ale nie. Wykłady trwają od 18 do 20, 30, 45. Pewnie w zależności, czy będziemy chcieli przerwę jakąś w nauce, czy nie. Więc teraz zaczęłam się trochę tym wszystkim stresować. No ale nic, no trzeba przez to przebrnąć, muszę się ogarnąć i tyle. Właśnie ściągam sobie aplikację płatną do rozwiązywania testów, troszeczkę sobie poczytam, ale tak naprawdę nie wiem, na jakim stopniu są ludzie, którzy są na wykładach, więc nie wiem, od czego tak naprawdę zacznę, no ale nic. Więc lecę ściągać, muszę się skupić, bo to jest aplikacja płatna. Hello! No i wczoraj nie zakończyłam, jak wróciłam z wykładów, kochani, byłam naprawdę trochę zmęczona, wiadomo, cały dzień z dzieciakami, później jeszcze 3 godziny wykładu, ale fajnie, powtórzenie jest, też to co wcześniej miałam. I co mam powiedzieć? Aha, i dzisiaj idę z Zuzią. Okazało się, że właśnie mogę również przyjść, jest inny temat, więc już będę miała 2 wykłady za sobą. Idziemy jak burza, zobaczymy co będzie dalej, żebym na egzaminach nie stanęła. No ale nic, chciałam się z Wami po prostu pożegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego vloga. Koniecznie stawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i co? Widzimy się już w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!